Po pierwsze, witamy w Rakowie. Po drugie, skąd decyzja, by dołączyć właśnie do naszego zespołu? Dziękuję. Decyzja przyszła, można powiedzieć, dosyć szybko, bo sezon zakończyliśmy dosyć niedawno. Zauważyłem największą determinację ze strony klubu i również rozmowy, czy to z trenerem, czy z właścicielem klubu, też dużo mi dał do myślenia i koniec końców podjąłem decyzję. Mam nadzieję, że owocą dla obu stron. Jesteś doświadczonym zawodnikiem z bogatym CV. Co twoim zdaniem dodasz od siebie dla naszej drużyny? Mam nadzieję, że dodam jak najwięcej. Przede wszystkim radość ze zdobytych punktów w każdym kolejnym spotkaniu. I na pewno będę starał się robić wszystko dla drużyny, dlatego żeby drużyna piła się w górę i co tylko będzie potrzebne. Ty również nie miałeś zbyt długiej przerwy między rozgrywkami i tak naprawdę już jutro dołączysz do drużyny. Jakie są twoje pierwsze cele na to, na te najbliższe dni, na najbliższe tygodnie? No przede wszystkim szybko wkomponować się w drużynę i pracować nad formą, nad tym, żeby ta forma była optymalna przy rozpoczęciu nowego sezonu i żeby utrzymywała się jak najdłużej. Czy tak można trochę zażartować, że zgrupowanie na Cyprze i ten wspólny sparring spowodował, że właśnie to Raków jest twoim wyborem? No też tak myślałem właśnie, wspominaliśmy to nawet. To tak się złożyło rzeczywiście, że wtedy udało się rozegrać ten sparring między sobą. No tak można powiedzieć, że może to jakieś takie, można powiedzieć, że to taki los nas tutaj przybliżył do siebie tym sparingiem, może rzeczywiście. Nie wiem, koniec końców jestem tutaj, cieszę się i czekam na pracę odpowiednią i na początek sezonu. A cieszysz się, że wracasz do Ekstraklasy? Cieszę się, że wracam do Polski, bo tutaj jest moja rodzina i na pewno chcę osiągać sukcesy i na pewno jestem zadowolony z tego, że mogę z powrotem tutaj się pokazać. No ale mimo wszystko to chyba taki plus, że wracasz do ligi, którą znasz, więc to też nie będzie jakaś niewiadoma. Wiesz po prostu, czego się spodziewać. No tak, spędzone ostatnie 3 lata za granicą też mi wiele pokazały. Wiadomo, że każdy zawodnik mierzy wysoko, chce sprawdzać się w jak najlepszych warunkach, najlepszych klubach. Ja wracam do Polski, jestem zdeterminowany, co też jest dobrym sygnałem bardzo, więc ten sygnał pokazuje mi, że to dobra decyzja. Dziękuję. Dziękuję bardzo.